Przedstaw podane ułamki jako ułamki o mianowniku 10. Czyli tak, zajmiemy się najpierw pierwszym ułamkiem. Tutaj mamy 3 piąte. I teraz 3 piąte mamy przedstawić jako ułamek, który ma tę samą wartość, ale ma mianownik równy 10. To, żeby lepiej sobie wyobrazić, jak to zrobić, to ja tutaj narysuję rysunek. Powiedzmy, że mamy taki prostokąt, który będzie nam symbolizował jedną całość. No i teraz ten prostokąt. Żeby wyobrazić sobie ułamek 3 piąte, podzielę na 5 równych części. No postaram się, żeby były jak najbardziej równe. Czyli tak, tu będzie jedna część, druga, trzecia, czwarta i mamy na końcu piątą część. I teraz, żeby przedstawić ułamek 3 piąte, to jak podzieliłem całość na 5 części, no to teraz muszę tutaj zacieniować 3 spośród tych, tych części piątych. No, i to będzie przedstawiać nam ułamek 3 piąte. No dobrze, a teraz chcę mieć ułamek, który będzie miał w mianowniku 10. Czyli tę całość chcę podzielić na 10 części. No to mogę to zrobić w ten sposób, żeby, że każdą z tych części piątych podzielę jeszcze na dwie i będę miał tych części 10. Czyli mogę to zrobić tak, tutaj jednym cięciem. I teraz ten prostokąt, który symbolizuje całość. Jest podzielony na 10 części, czyli mamy tutaj części dziesiąte. No a ile tych części dziesiątych mamy teraz zakreskowanych? No tutaj zamazałem te trzy paski, ale teraz zamazane mam 6 części dziesiątych. Czyli widzimy, że 3 części piąte to jest to samo co 6 części dziesiątych. Czyli tutaj będę miał mianownik 10 bo tak nas prosili w treści zadania. A ile będzie tych części dziesiątych, żeby to był ten sam ułamek, żeby to była ta sama część całości? No to musi być 6 dziesiątych. Czyli 6 dziesiątych to jest to samo co 3 piąte. No i zauważmy, że tutaj taka prawidłowość powstała, że ten mianownik pomnożyłem przez 2, razy 2. I zwiększyłem liczbę części dwukrotnie, z 5 na 10 ale w konsekwencji, żeby ten ułamek przedstawiał tę samą część całości, musiałem również licznik pomnożyć przez 2. 3 razy 2 to jest 6, czyli to też się pomnożyło przez 2. Po prostu każda z tych części piątych została jeszcze przedzielona na dwie części, więc te trzy części piąte stały się sześcioma częściami dziesiątymi. Czyli widzimy, że musimy... Jak mnożymy mianownik przez jakąś liczbę, to przez tę samą liczbę musimy pomnożyć licznik, żeby ten ułamek nadal przedstawiał tę samą część całości. No dobrze, no to teraz możemy wykorzystać to, czego się nauczyliśmy, do tego, żeby zapisać ten drugi ułamek jako ułamek o mianowniku 10, czyli tutaj w mianowniku ma być 10. No i żeby z dwójki dostać 10, to tutaj musiałem ten mianownik pomnożyć przez 5, razy 5. No ale zgodnie z tą regułą, którą tutaj miałem, u góry, zgodnie z tym, co się, czego się nauczyliśmy, muszę również licznik pomnożyć przez 5. Czyli tutaj licznik też muszę pomnożyć razy 5. No a 7 razy 5 to jest 35. Czyli widzimy, że 7 drugich to jest to samo co 35 dziesiątych. Dlatego, że każda z tych części drugich, po to, żeby mieć w mianowniku 10, musiałaby zostać podzielona, na 5 części. Czyli każda z tych części drugich musiała być podzielona na 5 części, po to, żeby ten prostokąt, który był pierwotnie podzielony na dwie części, teraz byśmy musieli go podzielić na 10. No ale mieliśmy zacieniowanych 7 kawałków i każdy z tych zacieniowanych kawałków został również podzielony na 5 części. Czyli dostaliśmy 35 takich małych zacieniowanych kawałków, które symbolizują część 10. Czyli widzimy, że. 3 piąte to jest to samo co 60, a 7 drugich to jest to samo co 35 dziesiątych. No i mamy teraz oba te ułamki zapisane jako ułamki o tym samym mianowniku. Czyli sprowadziliśmy dwa ułamki do wspólnego mianownika.